24 pytania. Rozmowa poranka. Moim pierwszym gościem dzisiaj jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I od wczoraj jest pan pełnomocnikiem rządu do spraw inicjatywy Trójmorza. Z czym będzie się wiązała ta funkcja? Przede wszystkim będzie wiązała się z koordynacją działań wszystkich ministerstw i instytucji państwa w celu już wdrażania bardzo konkretnych projektów, które za moment będą się rozpoczynały. W poniedziałek i wtorek mamy szczyt inicjatywy Trójmorza w Tallinie. To jest szczyt wyjątkowy, nie tylko ze względu na formę, która będzie w większości wirtualna z uwagi na pandemię, ale wyjątkowy także dlatego, że po kilku latach funkcjonowania inicjatywy Trójmorza, głównie jako projektu politycznego, projekt zaczyna się przekształcać coraz bardziej w projekt współpracy gospodarczej. Będziemy uruchamiali projekty z funduszu inicjatywy Trójmorza, projekty, które będą rozwijały infrastrukturę połączenia północ-południe, połączenia między krajami Europy Środkowej. I do tego, żeby takie projekty mogły być skutecznie wdrażane, żeby przygotować następne projekty, opracowywać mechanizmy finansowania, włączania sektora prywatnego do tej inicjatywy, konieczna jest bardzo ścisła koordynacja wszystkich resortów i wdrażanie tego już na poziomie technicznym, mniej współpracy politycznej, a bardziej tej realnej pracy gospodarczej i infrastrukturalnej. Będzie główne zadanie pełnomocnika do spraw inicjatywy Trójmorza. Mówi pan o projektach północ-południe, czyli jak rozumiem, jeżeli chodzi o naszą stronę, to na przykład Via Carpatia jest takim pomysłem, który byłby dla nas istotny, tak? Coś jeszcze? To jest jeden z projektów. Inicjatywa Trójmorza skupia się tak naprawdę przede wszystkim na trzech aspektach. To są połączenia infrastruktury drogowej i kolejowej, czyli powiedzmy ogólnie transport, energetyka, czyli połączenia przede wszystkim gazowe, tutaj mówimy na przykład o korytarzu gazowym północ-południe, Bałtyk-Adriatyk, a także infrastruktura technologiczna, digitalizacja, czyli budowa połączeń już korzystanie z najnowszych technologii po to, żeby nasz region stał się tym hubem najnowszych technologii w Europie Środkowej i właściwie w całej Europie, żebyśmy stali się liderem w momencie, kiedy ta technologia zaczyna mieć coraz większe znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Będziemy tego rodzaju właśnie projekty inwestowali. Tymi projektami też są zainteresowani partnerzy inicjatywy, partnerzy zewnętrzni, państwa, które starają się je wspierać. Oczywiście takie państwa są Stany Zjednoczone, które od początku bardzo mocno takiego wsparcia udzielały, ale otrzymujemy też zainteresowanie z bardzo wielu innych krajów dotyczące konkretnych projektów, na przykład z Japonii, więc będziemy mieli prawdopodobnie bardzo wielu partnerów zainteresowanych tą współpracą, bo to jest też po prostu dobra okazja biznesowa. My od początku podkreślamy, że ta inicjatywa musi rozwijać się w oparciu o współpracę również z sektorem prywatnym, z prywatnymi firmami, które widzą w tym szansę na rozwój dla siebie, a przy okazji przekłada się to na potencjał gospodarczy. No właśnie na tej biznesowej formie chciałabym się skupić. Chciałam spytać, czy od tego spotkania w Tallinie to będzie już tylko krok do realizacji tych projektów, o których pan wspomniał, czy jeszcze droga daleka? No, projekty inwestycyjne tego rodzaju, ich wdrożenie oczywiście trwa pewien czas, bo to są projekty polegające na przykład na budowie dróg czy kolei, czy instalacji energetycznych. Natomiast jesteśmy bardzo blisko tego, żeby już przystąpić do bardzo konkretnych działań. Myślę, że w najbliższych miesiącach, miesiące to jest właściwy termin, będzie można zauważyć, już dostrzegać obecność inicjatywy Trójmorza w codziennym funkcjonowaniu państw naszego regionu. Będzie to po prostu pewnego rodzaju wehikuł inwestycyjny, który chcemy, żeby kojarzył się naszym obywatelom innych państw regionu z rozwojem, żeby to był symbol tego, że nasz region potrafi rozwijać się własnymi siłami przy wsparciu partnerów zewnętrznych, ale że sami też potrafimy dbać o nasze interesy, o to, żeby ten dystans cywilizacyjny, dystans rozwojowy, dystans w poziomie życia nadrabiać, bo to jest tak naprawdę główny cel inicjatywy.
No dobrze, to są plany na razie. Zobaczymy, jak się będą rozwijały. A chciałam pana spytać, panie ministrze, o wywiad wicepremiera, prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej. Narobił już sporo szumu, ponieważ wczoraj został zajawiony i padła w nim zapowiedź możliwego weta do budżetu unijnego i porozumienia w sprawie pomocy covidowej, jeżeli Unia będzie narzucała nam swój zestaw wartości. Co pan o tym sądzi? Już odezwały się rozmaite głosy w Unii. Instrumentem, który przysługuje każdemu państwu i nie jest niczym dziwnym, że poszczególne państwa podnoszą tego rodzaju argument, że w razie, gdyby porozumienie ostateczne nie było akceptowalne, to weto może zostać użyte. O takim argumencie, takim argumentem posługiwali się na przykład już Holendrzy w przeszłości. Kilka tygodni temu takie groźby ze strony Holandii padły. Podobnie rząd węgierski wskazywał na taką możliwość. Jest to rzecz, która jest całkowicie naturalna i która pokazuje, że mamy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec działań, które były po prostu niezgodne z umową, którą zawarliśmy wchodząc do Unii Europejskiej. To wchodząc do Unii Europejskiej umawialiśmy się na to, że będziemy opierać się o traktaty, że będziemy opierać się o te kompetencje, że Unia Europejska będzie działała w zakresie tych kompetencji, które traktaty jej przyznają. W pozostałym zakresie kompetencje są zastrzeżone dla państw narodowych. I teraz jeżeli niektórzy politycy brukselscy próbują metodą faktów dokonanych wykraczać poza traktaty, naruszać prawa europejskie po to, żeby rozszerzać w sposób nieuprawniony wpływ Unii Europejskiej na nowe obszary polityki, na nowe dziedziny życia, także w sferze wartości, co widzimy w ostatnich tygodniach, no to na to nie może być zgody, bo to jest po prostu niezgodne z prawem unijnym i jeżeli takie działania dalej będą podejmowane, to my na to po prostu będziemy reagowali. No tak, ale słowa pana prezesa Kaczyńskiego były jednak inaczej zinterpretowane i przez niektórych polityków unijnych i przez Donalda Tuska, szefa Europejskiej Partii Ludowej. On na Twitterze napisał: wicepremier Kaczyński zapowiada, że jest gotowy zablokować unijną pomoc dla Polski, byleby móc dalej bezkarnie gwałcić praworządność. A myślałem, że niczym mnie już nie zaskoczy. Jak pan ocenia tego typu komentarz? No, powiem szczerze, że to mnie szczególnie nie zaskakuje. Donald Tusk niespecjalnie w ostatnim czasie zajmuje się czymkolwiek innym poza pisaniem różnych niemądrych rzeczy na Twitterze, więc w zasadzie stał się polityka, którego jego własny obóz próbował kreować na jednego z najważniejszych polityków Unii Europejskiej. To nigdy nie było prawdą, ale no, taka kreacja się odbywała. Dziś w zasadzie ogranicza swoją obecność w polityce do komentarzy na Twitterze. Sądzę, że sam ten fakt świadczy najlepiej o jego znaczeniu. Niespecjalnie przejmowałbym się tą opinią. Kwestia praworządności, która jest podnoszona przez polityków brukselskich, przez część polityków europejskich i rzekomych naruszeń praworządności, jest tak naprawdę tylko pretekstem do tego, żeby państwa, które chcą ograniczania budżetu Unii Europejskiej, tak jak kilka państw, zwłaszcza w północnej Europy, bogatych, dobrze rozwiniętych, które nie chcą wpłacać większych pieniędzy, chcą ograniczać te wpłaty, chcą, żeby mniej pieniędzy trafiało na południe, chcą, żeby mniej pieniędzy trafiało do Europy Środkowej. Ci wszyscy politycy używają właśnie takiego bardzo demagogicznego argumentu. Podczas gdy dzisiaj mamy informację przecież, że na przykład we Francji sędziowie francuscy piszą do komisarz Wery Jourovej, żeby ona interweniowała w sprawie systematycznych naruszeń praworządności, żeby interweniowała w obronie ich niezawisłości, dlatego że minister sprawiedliwości we Francji przyczyna postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom. No więc jeżeli mamy tego rodzaju sytuację, na to Komisja Europejska nie reaguje. Nie chce zabierać Francji pieniędzy. Standard. To znaczy, to jest sytuacja następująca. Te same albo bardzo podobne procedury w państwach członkowskich z naszej części Europy są krytykowane i są uznawane za złamanie europejskiego prawa, a procedury albo takie same, albo wręcz jeszcze bardziej ingerujące w niezależność sądownictwa, bo u nas to nie minister wstrzyma postępowanie dyscyplinarne, tylko sędziowie, którzy są rzecznikami dyscyplinarnymi. We Francji sytuacja jest zupełnie inna i mimo to nie ma reakcji Komisji Europejskiej. To najlepiej pokazuje, że to nie chodzi o żadną praworządność. Chodzi po prostu o pieniądze.
No tak, ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę na inne reakcje. Na przykład Borys Budka zarzucił Jarosławowi Kaczyńskiemu, że chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ja wiem, że to jest taka stara śpiewka. Niemniej jednak taki ostry ton wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, no chyba daje powody do tego typu komentarzy. Czy warto wchodzić w taką ostrą polemikę? Może należałoby jednak w sprawach budżetu postępować bardziej dyplomatycznie, wypowiadać się bardziej dyplomatycznie? My w sprawie budżetu postępujemy bardzo dyplomatycznie, bo negocjacje budżetowe były prowadzone i nadal są prowadzone przez nasze zespoły negocjacyjne w sposób niezwykle intensywny. Udaje nam się zresztą bardzo skutecznie te negocjacje prowadzić, czego dowodem jest fakt, że ten budżet został wynegocjowany łącznie z Funduszem Odbudowy jako największy budżet w historii. Mówiło się, że nie ma absolutnie możliwości, żeby nawet wyrównać ten poziom budżetu sprzed 7 lat. My go zdecydowanie jeszcze przebiliśmy. Natomiast ostre argumenty w polityce to jest coś raczej, z czym my się mierzymy, bo takie wypowiedzi, że Polska, że rząd chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, my rzeczywiście słyszymy od wielu lat już w zasadzie, bo to jest taka, tak jak pani słusznie powiedziała, stara, zdarta płyta, która zawsze jest przywoływana i włączana na nowo, gdy tylko pojawia się jakikolwiek spór polityczny w Unii Europejskiej. To od razu politycy Platformy mówią, że rząd chce wyprowadzić Polskę w Unii Europejskiej. Tymczasem Unia Europejska i polityka międzynarodowa w ogóle to jest polityka pełna różnego rodzaju sporów, różnego rodzaju konfliktów, bo interesy państw są po prostu często ze sobą sprzeczne, albo przynajmniej trudne do pogodzenia. I rzeczą zupełnie naturalną jest to, że takie spory się prowadzi. Można oczywiście prowadzić politykę w taki sposób, że nie wchodzi się w żadne spory, zgadza się ze wszystkimi, byle tylko było miło i sympatycznie, ale to nie jest słuszna droga, dlatego że celem polityki europejskiej jest obrona interesów Polski, obrona interesów naszych obywateli. I my zawsze taką politykę prowadziliśmy, zawsze taką politykę będziemy prowadzić, cokolwiek mówiłby na ten temat Borys Budka. No tak, sam pan powiedział jednak wczoraj, że weto to jest broń atomowa, ale rozumiem, że to jest po prostu element strategii negocjacyjnej. Moim gościem był Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, pełnomocnik rządu do inicjatywy Trójmorza. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję panu.